Uśmiechnij się, Natanielu. Nie jestem dziś w nastroju. Rozchmurz się. Jest geniuszem, prawda, Roy? Obraz, który namalował do biura, jest przepiękny. Może zamówię u niego jeszcze jeden do recepcji. Pokażę ci kilka obrazów. Będą wystawiane w Abbott Gallery w Vancouver. Są nie z tego świata. Holly, odłóż to. Powiedz coś do kamery. O czym tu mówić? Nie masz prawdziwych kubków? Barry zabrał wszystkie naczynia, kiedy się wyprowadzał. Zostawił fortepian. Oby nie wrócił po kanapę. Tato, kiedy będziesz miał własne mieszkanie? Pomieszkiwałeś już chyba u wszystkich. Wiem. Tu, w mieście? Mogę być za 20 minut. Nie szkodzi. Ofiara została zaatakowana przez zwierzę. Dzwoń po Coopera. Jedna z ofiar twierdzi, że widziała coś nieludzkiego. Patrząc po zebranych, nie dziwię się jej. Słyszano ryk. Jakie zwierzę wiesza swoje ofiary? Boże. Czynnik psi. Sztuka od najdawniejszych czasów przekraczała granice, przemawiając do wszystkich uniwersalnym językiem. Czy obraz może być bramą pomiędzy naszym światem a światem duchów? W sprawie numer 721-219 odkryto przerażający związek między artystą a jego pracą. Jak się tam dostał? Nie ma wejścia z dachu. Jak długo nie żyje? 2 godziny. Policja zadzwoniła po odkryciu ciała. Porozmawiajmy ze świadkami. Zrobiłam kopię listy gości. Większość wciąż tu jest. Clifton został powieszony na smyczy. Jak napastnik ją zdobył? Może pies go znał? Zacznijmy od właściciela. To przerażające. Dziękuję. Pan Wiktor Mazaryk? Owszem. Lindsay Donner. Jestem z Biura Dochodzeń i Badań Naukowych. Policja mówiła, że przyjedziecie. To pewnie dla pana szok. Roy Clifton był jednym z naszych najlepszych klientów. Jak długo był sam, nim usłyszał pan krzyk? Najwyżej 2 minuty.
Jak pan wyjaśni, że powieszono go na smyczy pańskiego psa? Nie wiem. Ale wiem, czego powinniście szukać. Czyżby? Jest pełnia księżyca. Brutalny atak w nadprzyrodzonych okolicznościach. Zna pani historię Petera Stuben? Jeden z pierwszych znanych przypadków wilkołaka. Oskarżono go o zabójstwo i pożarcie wielu mężczyzn, kobiet i dzieci. Był potworem. W końcu został zlinczowany. Rozerwano jego ciało na strzępy i odcięto głowę. Mam nadzieję, że w naszych czasach ludzie nie będą zachowywać się jak dzika tłuszcza. Dobrze zna pan legendę o wilkołakach. Wszyscy mamy mroczne strony, choć rzadko je ujawniamy. Przyczyna śmierci – skręcenie kręgosłupa. Jeden ze świadków sądzi, że to sprawa wilkołaka. Widzisz zadrapania na twarzy i szyi? Jak po ataku drapieżnika. Wilka? Wilki nie mordują bez powodu. To w zasadzie dość łagodne zwierzęta. Zresztą, jaki wilkołak powiesiłby ofiary? Znasz wilkołaki? Nie one go zabiły. Przebito mu oko ostrym narzędziem. Przeszło przez rogówkę i twardówkę aż do ciała szklistego. Psowate często atakują tkanki miękkie, ale w takim razie powinno brakować gałki ocznej. Wilk by ją pożarł. Wezmę próbkę krwi i płynów. Wyślę je do laboratorium centralnego. Wyniki badań DNA wykażą, czy napadło go zwierzę, czy człowiek. Założę się, że człowiek. Ludzie robią straszne rzeczy. Dobrze pan znał Roya Cliftona? Niech pani porozmawia z Wiktorem. On zajmuje się interesami. Uwielbia wernisaże, przyjęcia, wznoszenie toastów. Ja wolę pracować. Nie chcę być nieuprzejmy, ale mam mnóstwo do roboty. Możemy rozmawiać, kiedy pracuję? Jasne. To niesamowite mieć taką pasję. Bywa, że czuję się wycieńczony. Pani Donner, miło mi. Nie przeszkadzam? Nie. Jest herbata, czy mam zrobić świeżej? Jak dobrze zna pani Mazaryka? Pracuję dla niego od 8 miesięcy. Wtedy odkrył Aznara. Pojawił się znikąd i od razu zaczął sprzedawać wszystkie obrazy na pniu. Dla artysty taki przełom bywa trudny. Owszem. Wiktor wydostał Aznara z ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dlaczego Aznar tam przebywał? Sam się zgłosił. Uważał, że stanowi zagrożenie dla siebie i otoczenia. Nie jest z natury agresywny, raczej smutny. Cierpiący artysta. Wiktora interesują artyści, wyrzutki społeczne. Im mroczniejsze wnętrze, tym lepsze obrazy. Chyba jednak zawiódł się na Aznarze. W jego obrazach nie ma nic mrocznego.